Po ostatnim odcinku nie mogłem pogodzić się z tym, że jednak nie oswoiłem tego giganotozaura. Polecam w ogóle zobaczyć sobie poprzedni odcinek, bo okazało się, że bardzo, ale to bardzo szybko regeneruje mu się torpor. On cały czas po prostu musi zostać pobudzony. Dlatego zbudowałem coś takiego. Tam, da, da, dam, dam, dam. Mamy takie bramy. Oczywiście to jest najłatwiejszy sposób na oswajanie tego typu dinozaurów dużych. I właśnie tak to wygląda, proszę bardzo. Cztery bramy, bo tu mamy jeszcze jedną, plus trzy wrota i tutaj postawiłem takie małe, mniejsze bramy, nie pamiętam jak one się nazywają, to są chyba wrota dinozaurów po prostu, a to są wrota behemota. I w ogóle cześć, ja jestem Flotar, mam nadzieję, że miło wam mija dzień i pamiętajcie, żeby wbić na G2, bo wtedy mi też będzie mijał dobrze dzień, ok? Możemy się tak umówić i oczywiście pamiętajcie o ocenie filmu, jeżeli lubicie serię Arka, jeżeli chcecie więcej odcinków i jeżeli wierzycie w to, że uda się dzisiaj oswoić tego giganotozaura. Dokładnie tak, bo w sumie powiem wam tak, nic nie zrobiłem pomiędzy odcinkami, tylko zalogowałem się dzisiaj i mówię, oswajamy giganoto. To jest mój plan na ten odcinek. Zobaczymy jak to oczywiście pójdzie. Powiem wam, że w ogóle to budowałem na... O kurde, hej giganoto, chodź tutaj. Może się skusisz? Ja mam tutaj piękną bramę, z której na pewno chciałbyś skorzystać. Ale w ogóle tą bramę budowałem na trzy razy. Po pierwsze, myślałem, że jeżeli się kraftuje bramę... O kurde, ale ruszył za mną. Jeżeli się kraftuje bramę, to ona od razu jest z wrotami w środku. Okazało się, że jednak nie. I musiałem powracać. Okej, powróciłem sobie po te wrota, skraftowałem je. Bo oczywiście to wymaga trochę tam surowców. I miałem postawioną jedną tutaj bramę dinozaurów. Ale tak wiecie, już miałem zacząć nagrywanie, ale tak mówię, kurde, jak się wydostanie na odcinku, nie, skraftuję jeszcze, poleciałem po raz kolejny do bazy, skraftowałem dwa takie, jeszcze dwie bramy, także wydaje mi się, że powinno być spoko. Tu mam jeszcze jakieś dwie klatki, które także skraftowałem, także wydaje mi się, że po prostu jestem przygotowany idealnie na oswajanie tego giganotozaura. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Zobaczcie, że jest coraz bliżej, mam też 83 strzałki usypiające, także... Wszystko jest to, co powinno być. Mówię, ja starałem się jakby tego sposobu, bo ja wiedziałem, że wiecie, orły można bardzo łatwo oswoić tymi bramami i tak dalej, ale jakby starałem się zawsze tego sposobu nie używać. Wydawało mi się, że... O kurde, to jest zły... Co ja w ogóle robię? Że to jest jakby taki zły... Może nie zły sposób, ale stać mnie na coś lepszego po prostu, w jakiś inny sposób. Okej, mamy bramę już i teraz to ja muszę... Dobra, ja muszę teraz tą bramę zamknąć z tego, co wiem, z tyłu. Miejmy nadzieję, że tutaj nic złego się... O kurde, dobra, druga pułapka. Powiem wam, że zaczynają się problemy, ponieważ... problemy zaczynają się takie, że ja muszę zamknąć te wrota, a boję się, że ten giganoto za chwilę wyjdzie stąd i źle się to skończy. Kurde, no muszę zamknąć wrota, bo inaczej on wybiegnie. A miałem dlatego dwie pułapki tam. Pomyślmy, jak to zrobić, aby zamknąć ten wrota i jednocześnie nie umrzeć. W ogóle z jakiegoś powodu cały czas... O, dajmy mu trochę wlewelowanie. Dobra. Chodź tutaj, panie giganoto. On, z tego co wiem, będzie uciekał. Dobra, spróbujemy tak, po prostu bez zamykania tych wrót. Z tego co wiem, on będzie uciekał. Hej, tutaj jestem. Co ja właśnie zrobiłem? O Jezu, to jest takie głupie to, co ja robię. Dobra, jest. O kurde, jeszcze... Jeszcze niedźwiedź tutaj jest, ale powiem wam, że niedźwiedź się przyda. Bo Prime Meat'a pewnie z niego dostaniemy. Zaraz. Także zaraz się nim zajmiemy. Ale no już wiem, że nie wszystko idzie po mojej myśli, bo wiecie, w moim idealnym planie było tak, że ja sobie... Czekajcie, idę sobie na tą skałkę. W moim idealnym planie wyglądało to tak, że ja po prostu... zamykam te drzwi, on nie może się wydostać, ja w niego strzelam do jego upadku, że tak powiem, i każdy jest zadowolony. Dobra, spróbujmy. Tutaj żadnego stwora nie powinno dziwnego być. Włączmy sobie szósteczkę, no i lecimy z tematem. Kurde. Dobra, chodź tutaj. Chodź. Wo-ho-ho! Blisko możesz podejść. Dobra, no i będziemy w niego strzelali. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Zastanawiam się, czy to przyspieszać, czy też nie.
Bo w sumie ten odcinek chciałem tylko poświęcić na oswajanie Giganoto, na nic więcej, naprawdę. Nic więcej na ten odcinek nie mam zaplanowanego, ponieważ nadal nie wrzuciłem poprzedniego filmu, w których was pytam, czy robimy Indominusa Rexa, czy Mecha, czy Enforcera, czy coś tam jeszcze. Było parę po prostu tych propozycji, także nie wiem, która dokładnie będzie tą dobrą. I właśnie, wiem, że Giganoto, na pewno Giganoto, każdy dinozaur ucieka, jeżeli ma mało zdrowia i boję się po prostu, że on jakoś się wydostanie, będzie w niekomfortowej sytuacji, że tak powiem, a tam jest drugi Giganoto Coraptet i ten drugi Giganoto mnie zabije, albo na przykład coś będę miał na plecach i to też mnie zabije. Więc tutaj jest naprawdę wiele emocji, chociaż staram się, wiadomo, podejść do tego na spokojnie. Z jakiegoś powodu nie widzę paska jego torpora. Obejrzmy się. Nie, nic za mną nie ma. To jest Moltres, tak? Wszystko się zgadza. Zastanawiam się też, ile wytrzymałości mają te wrota. Znaczy, mam nadzieję, że nie wiem, z 10 tysięcy, 20 tysięcy, 100 tysięcy. Bo jeżeli... w ogóle to by było dziwne. Jakby on... O kurde. Nie róbcie mi tego. Jeśli on na przykład by rozwalił te wrota i by pobiegł na mnie, no. To by było na pewno bardzo ciekawe. Kurde, ale dlaczego ja nie widzę? Może muszę włączyć i wyłączyć tą latareczkę? Znaczy to szkiełko? Ale nie wiem. Strzelam w niego strzałkami, no jakieś obrażenia tam dostaję, także wiem, że trafiam tym. Nie chcę mu strzelać też bezpośrednio w łeb, bo w łeb chyba, jeżeli dostanie, to są większe obrażenia, a im więcej... O, uciekasz. Okej. Dobra, czyli już jest blisko. I on za chwilę wyjdzie z tej bramy. Tutaj, no tu jestem. Tutaj, chodź. Jeszcze podejdź w moją stronę. Dziabnij mnie chociaż raz. Dobra, nie, bo to się może źle skończyć. Ale fajnie, że się zblokował, że jednak nie ucieka. No i teraz pytanie, ile mu... O, dobra. Zostały 3 strzałki. Uwaga, jesteśmy bardzo blisko przełomowego odkrycia. Nawet obyło się bez cięcia. Ale oczywiście jak będę go oswajał, no to już będzie cięcie, bo... To trochę zajmie. I właśnie ktoś tam pisał, że to nie pokazuje minut, ile będzie się oswajał ten dinozaur, tylko ile na przykład surowego mięsa albo czegoś takiego będzie potrzebne. Także dziękuję za wszystkie komentarze oczywiście pod tą serią. No i mamy Giganoto. Znaczy przynajmniej mamy... Wiecie co? Ja zamknę nawet tutaj wrota, żebym czuł się jeszcze bezpieczniej. Okej. No. Nieprzytomny. Czy ja w ogóle mam Prime Meat'a? Wydaje mi się, że coś mam, bo zabijałem. Tak, 5 Prime Meat'a. Mało. Oj, nie to. Mało, ale zaraz coś pokombinujemy. Znaczy pewnie pójdę po prostu zdobyć jakiegoś Prime Meat'a. Pytanie, ile będzie się oswajał, bo też mnie to ciekawi, nie ukry... Okej. Nie mam narkotyku. No właśnie. Czyli jednak nie wszystko poszło tak, jak chciałem. Czyli on się obudzi, ale będzie cały czas tutaj. Więc wiecie co, ja pójdę po jakiś narkotyk i wrócę do niego. Dobra, mam nadzieję, że tyle narkotyków starczy. 136 zwykłych i 32 niebieskie, bo pamiętajcie, że umówiliśmy się tak, że mogę tworzyć te lepsze narkotyki, chociaż z tego co widzę, to jest po prostu 10 narkotyków w jednym. On jest niby 10 razy lepszy od normalnego, ale i też wymaga 10 tych zielonych, także ja ruszam na miejsce, wziąłem nawet usypiające strzały, gdyby wiecie, było blisko na przykład. Zebrałem jakieś, nie wiem, z każdej skrzynki, z jakiej mogłem, z każdego dinozaura, z jakiego mogłem, zebrałem po prostu strzały usypiające, gdyby coś się okazało jednak, że nie będzie na przykład można go tego dinozaura uśpić tymi 48 strzałkami, które mam, to jeszcze w dodatku będę miał strzały, także oszczędzę wam już wiecie tego, jak będę go ponownie bił i spotkamy się, jak już będzie leżał. No dobra, czas na drugą rundę, zobaczymy, czy tym razem po prostu ogarnę ten jego torpor. Uwaga, od razu idziemy po Moltresa, bo Moltres ma trochę prastarego mięsa, tak zwanego Prime Meat'a. Wlatujemy do środka, no i będziemy nad nim czuwali. Zobaczymy, mówię, czy to się w ogóle uda, bo powiem wam, że bardzo mnie to ciekawi, że on tak szybko traci ten torpor. Okej, ale wydaje mi się, że nadal będzie za mało troszkę tego jednak. Okej, dajmy mu tutaj Prime Meat, dajmy mu zwykłe mięso, dajmy mu ten narkotyk i mamy tak. O kurde, zobaczcie jak on to szybko traci. Dobra, 9, 5, 7. Okej, rośnie. Dobra, cały czas rośnie jak widzicie, także spoko. Zobaczcie co, ile będę musiał mu po prostu dawać ten narkotyk. No i dobra, i znowu maleje, jeżeli dam mu to.
To odrobinkę, dobra, odrobinkę rośnie. Powiedzmy, że to co 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powiedzmy, że to było 5 sekund. No i powiem wam, że zaczyna się chyba najtrudniejsza rzecz, czyli czuwanie nad nim. I zobaczymy w ogóle, co ile on będzie jarł. Zobacz, a jedzenie mu bardzo wolno spada. Okej. Okay. Przydałoby się chyba Steambery, jeżeli Giganota na przykład jest Steambery, ale nie, to wtedy mu torpor chyba maleje, to jest coś za coś. Bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli bym go nafaszerował z Steambery, no to wtedy byłoby o wiele łatwiej to zrobić. Okej, okay, on będzie musiał cały czas 32 tysiące musiał utrzymać. Powiedzmy, że to jest minimum, jakie muszę tutaj zrobić. No troszkę to rośnie. Powiem wam, że chyba nie będzie tak źle, jak myślałem. O! Coś tutaj słyszałem. I to mi się za bardzo nie podobało, tak jakby wiecie, jakiś T-Rex próbował tu wejść. Chociaż teoretycznie powinienem być jakby trochę ochroniony, jeśli chodzi o takie duże dinozaury. Dobra, muszę zobaczyć. Chwila, on zjadł już. 30, dobra, łatwizna, okej, okay, ja się za bardzo stresowałem, ale wiecie, przyspieszone rejty. Razy 5 mam oswajanie przyspieszone, jak coś, gdyby ktoś się zastanawiał, żeby po prostu odcinki nie wyglądały tak, że przez ileś tam godzin oswajam jedną rzecz. Mam nadzieję, że mówię, nikomu to nie przeszkadza, chociaż to już było, wiecie, to jest 20 któryś odcinek, także jeżeli teraz zaczęłoby wam to przeszkadzać, to by było trochę dziwne, bo no trochę już jednak to jest. W sumie niepotrzebnie robiłem tyle narkotyku. O, zobaczcie, nawet już mam przygotowaną pick-up relic. Coś jest za bramami, jakiś dinozaur tam jest, dajmy mu niebieskiego też. No i okej, okay. W sumie to mogę schować mięso, bo niech się skupi tylko i wyłącznie na prime micie. Wiecie, czego się boję? Właśnie tego. Właśnie tego, kurde, się boję. Że mamy Giganoto. Tak mówię, kurde, tam był przecież Giganoto kolejny. Dobra, miejmy nadzieję, że on mi go nie zje. To jest jednak jego jakiś tam, powiedzmy, kuzyn daleki. Więc może... No, może zachowajmy to, może, wiecie, on się czym innym zajmie, jakimś innym dinozaurem. Kurde, ale jest źle, jest bardzo, bardzo źle. Zjadł drugą porcję? Jeszcze nie zjadł. Dawaj. 46 mięsa cały czas jest. Ja wiecie, słyszę te kroki, jak się zbliżają i to nie jest wcale takie fajne. Ty, Moltres, wiesz, mnie nie srać. Właśnie, muszę uswoić kolejnego Argenta Visa, ponieważ mam tego moda Classic Flyers, gdzie mogę po prostu levelować prędkość poruszania się teraz, więc wypadałoby oswoić po prostu Argenta Visa na jakimś wysokim poziomie i wszystkie punkty władować mu w prędkość poruszania się, dzięki czemu będę mógł łatwo się przemieszczać z jednego miejsca na drugie. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko pomysł, plus wywerny. Jeśli chodzi o jaja wywern, to podobno mod został zaktualizowany i podobno jaja są niewidoczne, czy tam niewidzialne, więc trzeba będzie po prostu sprawdzić, chyba biczem, z tego co pamiętam, autor wspominał, żeby biczem sprawdzić gniazda wywern, czy jest tam jajo. Sprawdzimy to oczywiście, może nie w tym filmie, ale zrobimy to na pewno w następnym. Także już macie zapowiedź, może się uda zdobyć to jajo wywerny. Okej, okay. Drugą porcję, no dobra, czyli jeszcze jeden prime micik i będzie ten dinozaur nasz. Spoko, tylko mówię, boję się o tamtego, o, widzicie, tam jest ten Giganoto. Niech on sobie tam siedzi w ścianie najlepiej, niech nikomu nie przeszkadza i ja też będę zadowolony. W ogóle mało strzałek poszło. Nie, w sumie on miał chyba 39 tysięcy torpora, więc no 39 strzałek, plus minus. Jeszcze zobaczcie, że mam przedmioty z poprzednich odcinków, na przykład coś takiego. Jakiś engram enforcera, czy też jak to jest nazwane? Egzekutor, przepraszam, egzekutor, bo teraz jesteśmy w polskiej wersji językowej. Mam jakiś pióropusz woza, też nie mam pojęcia skąd to jest. Mam w ogóle trofeum smoka i będę musiał sobie to powiesić na ścianie. Też w ogóle o tym zapomniałem wam powiedzieć. Także no trochę się tutaj jednak rzeczy zmienia w tym arku, fajnie. Fajnie, że będziemy mieli Giganoto, znaczy w sumie nie, dobra, jeszcze może nie będę mówił, że będziemy mieli, bo wiecie, jeden zły ruch i się okaże, że ten Giganoto sobie przypomni, kurde, jestem głodny, a tutaj leży jakiś nieprzytomny Giganoto, może go zjem? Przecież i tak, jeżeli go zjem, to nikt tego nie będzie widział, ale gościu, ja tutaj jestem. No w ogóle jest na przykład modyfikacja. Jak już sobie gadamy, no bo co o czym innym mogę po prostu pogadać, jeśli no czekamy, aż on zje
swoją rację żywnościową, to jest na przykład mod, że nie na oswajanie corrupted dinozaurów, bo widziałem, że to wam się nie podoba, bo one mają inne statystyki, ale na przykład, że skiny można craftować corrupted dinozaurów i wtedy po prostu mamy zwykłego giganoto ze skinem właśnie corrupted. I pytanie, czy to chcemy, bo w sumie to jest taki no kosmetyczny mod. No dobra, otworzę sobie to. Buty, powiem wam tak. Te buty od razu założę, bo no właśnie. Pamiętałem, że moje buty były bardzo słabe. Okej, okay, a dajmy mu jeszcze jednego niebieskiego. Narkotyka. Narkotyk. Chodź tutaj! Moltres! Co ty robisz? Dobra, powiem wam, że trzeba się stąd jak najszybciej wynosić. Klikamy oczywiście sobie pyk. Podnieś, proszę bardzo. No. Ty, co tam jest? Dobra, chodź tutaj w tą stronę. Szkoda, że właśnie ekran się trzęsie. To jest naprawdę trochę denerwujące. Swoim giganoto oczywiście nie wiem. Nie wiem, jaką nazwę mu nadać temu giganotozaurowi. Ale wiem, że muszę na pewno iść do bazy. Wydaje mi się, że tutaj za tą bramą jest giganoto kolejny. Tak coś mi się wydaje, dlatego... Czekajcie, szósteczka, bo zobaczcie, ile obrażeń on zadaje bramie. To jest... Ty. Dobra, w jaki sposób się to robiło? Polecanie pasywnie. Okej. Okay. Chodź tutaj do mnie. Dobra, wskoczmy sobie na niego. Te problemy. I zobaczmy w ogóle, co to było. Tą bramę. No nie, to był T-Rex? Triceratops, skażony, ale... Kurde, naprawdę dużo bił. 160 obrażeń w budowle? Przecież nawet giganoto tyle nie bił, chyba że, wiecie, zdolnością jakby pasywną naszego... O kurde, który ty masz poziom? Zdolnością jakąś tego triceratopsa jest po prostu zadawanie większych obrażeń budynkom. Także udało się oswoić giganoto. Nazwę oczywiście zostawiam wam, ale to musi być naprawdę dobra nazwa. W ogóle nie wiem, jaki on ma poziom nawet. Nawet widzicie, się nie przyjrzałem, bo byłem cały czas skupiony na tym, co się dzieje w innym miejscu. Zaraz sobie sprawdzimy jego oczywiście statystyki. I z tego co wiem, ten giganoto jest znerfiony, bo kiedy po raz pierwszy pojawiły się giganoto, to one chyba miały lepsze trochę statystyki i po jakimś czasie twórcy Arka znerfili trochę te, czyli osłabili te giganotozaury. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, czy nie, jeżeli ktoś pamięta te czasy, bo ja oczywiście grałem wtedy, ale to mi się coś obiło o uszy, że giganoto jest znerfiony, że jest teraz słabszy, coś takiego. Także oczywiście sekcję komentarzy zostawiam wam. No i co, udało się. Powiem wam, że jestem naprawdę ucieszony z tego faktu, że nie musiałem oswajać między odcinkami, wiecie, albo na jakimś streamie, albo na czymś, żeby gdzieś to tam robić, pokryją 500 prób i tak dalej. Nie, wszystko od początku do końca jest na odcinku. Oczywiście oprócz tego, jak wiecie, tam craftowałem sobie te narkotyki i tak dalej, ale to wydaje mi się, że bez tego każdy mógł się obejść. Dobra, widzimy się w bazie, ja skraftuję siodło na tego giganoto i zobaczymy, jakie w ogóle, jaki on ma poziom, jakie statystyki i tak dalej. No i oto jest giganotozaurus, 74 poziom, chociaż już jest chwilę w bazie, to zobaczcie, już zdobył 3 poziomy, to mi się bardzo podoba. 17 tysięcy ataku, bardzo mało obrażeń i bardzo mało energii, także na tych dwóch statystykach na pewno się będziemy musieli skupić. Ja wezmę tylko... O kurde, jaki bydlak duży, no. Naprawdę ogromny, fajny giganoto. Trzeba będzie jakoś go przekolorować, znaczy tam pokolorować na inny kolor. Dostałem w ogóle achievement, jeździec giganotozaurów. Bardzo fajnie. Uwaga, rykniesz? Nie jest to jakiś najlepszy ryk, ale jest. Dobra, zobaczymy tylko, ile obrażeń on zadaje, bo bardzo mnie to ciekawi. 275. No trzeba będzie go podekspić, po prostu. Nie ma nawet co mówić, trzeba będzie dość dużo punktów dać mu w atak i w energię, bo zobaczcie, że dosłownie chwilę sobie chodziłem, a on już nie ma energii. Także tym się będziemy zajmowali, albo ja się zajmę w kolejnym odcinku, albo po prostu między odcinkami zobaczymy, jak to będzie, ale pewnie jeszcze do gościa wrócimy. Także dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście ocencie go łapką w górę i zapraszam na Gierwa, do subskrypcji kanału, na Twittera, Facebooka, wszystkie linki oczywiście w opisie. Widzimy się już jutro. Miłego dnia wam życzę. Na razie, pa pa.